Oskarżony o popełnienie 92 zbrodni komunistycznych, były milicjant Leszek L. został uniewinniony. Wyrok wzbudził oburzenie zgromadzonych na sali sądowej, którzy ostentacyjnie opuścili ją. Leszek L. jako wysoko postawiony funkcjonariusz milicji wydał z 12 na 13 grudnia 1981 roku decyzję o internowaniu 92 osób. Wydając decyzję, powoływał się na przepisy nieistniejącego aktu prawnego z 12 grudnia 1981 roku o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego. Wśród internowanych 92 osób było m.in. trzech członków zarządu Dolnośląskiej Solidarności. W ocenie sądu oskarżony działał w warunkach tzw. błędu i podejmując decyzję o internowaniu, opierał się na przedstawionym mu projekcie aktu prawnego. Oskarżony nie mógł wiedzieć, że akt przed nocą z 12 na 13 grudnia nie został podjęty. Nastąpiło to dopiero kilka godzin po północy. Oskarżony nie stawił się na sali, był reprezentowany przez pełnomocnika. Wyrok nie jest prawomocny. Proboszcz z Zagórza Śląskiego, którego w styczniu zatrzymała policja za jazdę pod wpływem alkoholu, został zawieszony i skierowany przez biskupa na leczenie odwykowe. Za jazdę pod wpływem alkoholu stanie też przed sądem. Przypomnijmy, w połowie stycznia policjanci zatrzymali księdza przy ulicy Drzymały w Zagórzu Śląskim. Jak się okazało, 59-letni duchowny miał 79 setnych promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Policjanci odebrali mu prawo jazdy. Jednak to nie pierwszy raz został zatrzymany, gdy jechał na podwójnym gazie. Podobna sytuacja miała miejsce w 2015 roku. Proboszcz stracił wtedy prawo jazdy na 2 lata. Teraz ponownie stanie przed sądem. Jak donosi nasze miasto.pl, ksiądz od 17 lutego przestaje być proboszczem parafii w Zagórzu Śląskim. Zostaje zawieszony. Decyzją biskupa Ignacego Deca został też skierowany na leczenie odwykowe. Już nie jedna, a dwie kłódki zostały zamontowane na oknach w kamienicy przy ulicy 1 Maja w Obrzychu. Mieszkaniec kamienicy, pan Anatoliusz, nie może wywietrzyć klatki schodowej, a wspólnota, do której należy kamienica i jej pani prezes, milczy i unika naszych dziennikarzy. Jak poinformowała nas spółka restrukturyzacji kopalń, właścicielem budynku jest wspólnota Twój Dom. Mieszkania należą do SRK w Bytomiu, ale decyzję o montażu kłódek podjęła wspólnota. Pierwszą kłódkę zamontowano w oknie znajdującym się na trzecim piętrze, gdzie mieszka pan Anatoliusz. Drugą kłódkę zamontowano półtora piętra niżej, przy toalecie. Z prezes wspólnoty Twój Dom, która zamontowała kłódki, nie sposób się skontaktować. Jak nas poinformowano, nie ma czasu, bo trwa kontrola ZUS. Jak wynika z naszych informacji, w budynku kontrolę przeprowadził inspektor. Czy kłódka zostanie zdjęta? Do sprawy będziemy wracać.